Cześć kochani, witam Was na vlogu. Ja przyszłam sobie po kawkę mrożoną, bo ostatnio była taka dobra, niedaleko właśnie Sienkiewicza. Jest dzisiaj tak pięknie, ale jest też tak ciepło, a tutaj właśnie pod tym parasolem jest naprawdę bardzo przyjemnie. Także czekam sobie teraz na kawkę mrożoną z mlekiem i troszkę się schłodzę. Taką smaczną kawusię dostałam, pani przyniosła, mówię, pójdę sobie sama, ale pani była tak uprzejma. Pysznie ta kawka wygląda. Kawka na wynos, idę sobie do parku usiąść, bo tam jest po prostu tak przyjemnie, a tak ciepło, a jestem umówiona dzisiaj na spotkanie, także mam jeszcze troszkę czasu i sobie po prostu posiedzę w parku. Przyjechałam do mojej ulubionej księgowej po to, żeby coś tam podpisać, jakieś pełnomocnictwo, wiecie, rozliczenia, nie rozliczenia, ale mam też dla niej jajeczka i dla jej wspólniczki. Mamusia spakowała, więc od razu im przekażę piękne jajeczka swojskie. Ojej, ale jest dzisiaj ciepło, kochani. Ja chcę się wybrać na lumpy, zobaczyć, czy coś fajnego jest. A najbardziej zależałoby mi, żeby jakąś sukienkę dorwać, bo jutro jadę nad morze. Natomiast, no zobaczymy. Bez ciśnienia na pewno. Natomiast chciałabym też coś sportowego znaleźć, bo zauważyłam, że ja codziennie koszulki zmieniam i już nie mam co zakładać po prostu na siebie. Także zmierzam z tymi świeżymi jajeczkami. W sumie jest tak gorąco, że mogłoby dzisiaj tą jajecznicę można tu zrobić. Brałam się najpierw na ulicę Polną. Jeśli ktoś jest z Końskich, to pewnie wie. Moja mama ostatnio dorwała tu taką fajną sukienkę i była po prostu taka zadowolona, więc zobaczymy, czy mnie też coś się uda tu dzisiaj dostać. No, jestem naprawdę ciekawa. Nie wiem, kiedy są tu dostawy. Dzisiaj mamy poniedziałek, wtorek. Aha, no dobra. Minus, aha, we wtorek 3 zł za sztukę. O kurde, no to idziemy sprawdzić. Dzień dobry. Jestem w przymierzalni i troszkę tych ubrań tutaj mam, więc zobaczymy. Najpierw bym sobie przymierzyła taką fajną koszulkę. W ogóle to jest... Wydaje mi się, że ona fajnie do jeansowych spodenek by wyglądała. Nie wiem, zaraz ją przymierzę i Wam pokażę. Myślę, że spoko. Taka w ogóle jakiś zespół rockowy, punk, coś tam. Nie wiem, co tu jest napisane, ale wydaje mi się, że jest naprawdę fajna. Coś takiego innego. Przymierzam. Tak się prezentuje ta koszulka, ale nie wiem, coś mi tu nie siedzi w niej. Tu się za dużo po prostu dzieje. Czekajcie. O, ma takie, nie wiem, przy tych rękawach jest coś tu nie tak, tak za dużo tego materiału, tak mi odstaje z tyłu. Z przodu nawet fajnie się prezentuje, ale nie, odpada totalnie. Nie wiem, tak z ciekawości ją wzięłam, żeby zobaczyć, ale chyba nic z tego. Nie wiem, ta jest taka jakaś ciekawa dosyć, z tyłu ma troszeczkę takie plecy odsunięte, taka wakacyjna, ale ja nigdy w takich koszulkach nie chodziłam. Wiecie, tu jest luźna. Fajnie, fajna. Powiem Wam, że przede wszystkim bardzo wygodna jest i z takiego fajnego materiału, ale czy ja będę w niej chodzić, czy ona pasuje do mnie? Ja nie wiem. Fajnie się prezentuje. Taka jest bardzo dziewczęca, kobieca, tak mi się wydaje. No, nad tym się zastanowię, bo... No nie wiem. Nie wiem, fajna jest. Chyba bym sobie wzięła, bym się opaliła też fajnie. Tą chyba wezmę, tym bardziej, że za 3 zł. Super. Ta jest taka, natomiast ten kolor i materiał jest trochę taki gruby, więc on mi kompletnie nie siedzi. Jest fajna ta koszulka, tutaj fajna, przewiewna, natomiast nie no, przewiewna nie, źle użyłam tego słowa. Przewiewna nie jest, bo jest dosyć gruby ten materiał, ale jest taka, jest ładna, nie mogę powiedzieć, że jest brzydka, natomiast ten materiał nie oddycha kompletnie, będzie mi w niej za gorąco, więc ta też odpada. Ta koszula na przykład jest taka zwykła, ale jest bardzo fajny, cienki materiał i można sobie na przykład tak nosić, ale można też sobie ją tutaj powiedzmy zapiąć
i do wszystkiego będzie pasować. I jest przede wszystkim taka chłodna, taka... Naprawdę szukałam czegoś takiego, takiej koszuli, tylko muszę ją oczywiście podprasować. Co wy na to? Moim zdaniem spoko. Bardzo was proszę, żebyście pisali, która wam się najbardziej podobała, która odpada w komentarzach, bo jestem ciekawa po prostu waszego gustu i waszej opinii. Tak jak mówię, tu można sobie zakryć i ona też jest fajna. No, nawet jakbyście mieli kostium pod spodem, no to przecież można sobie to założyć i sobie tak chodzić. Biorę tą koszulę. Ta na przykład podobała mi się, jak wisiała na wieszaku, ale gdyby nie miała tych nitek, tylko by miała to, no nie, też taka jest, coś mi w niej nie siedzi, a wydawało mi się, że będzie fajna. Ją wzięłam jako pierwszą w ogóle do przymierzenia. Gdyby nie miała tych wszystkich nitek, to by była fajna, bo to jest bardzo takie delikatne, taka koroneczka. Fajnie się to prezentuje, natomiast nie, ta też odpada, ale naprawdę to są fajne rzeczy i tu wam polecam, jeśli jesteście stąd, dlatego że obsługa też jest bardzo miła, nie ma problemu z nagrywaniem, fajne rzeczy są i zawsze coś tu kupię, zawsze sobie coś tu wybiorę. Ta sukienka na przykład bardzo mi się podoba. Co prawda to nie są jakieś moje kolory, ale jest za duża. Jakby była taka, to tak, a to jest niestety rozmiar L, ale tu w ogóle wydaje mi się, że tak na buzi, tutaj na szyi, ładnie się prezentuje. O tutaj, wiecie, jest tak, odkryte są te ramiona. Super, tylko nie wiem, czy coś da się zrobić z tą sukienką. Nie wiem, no. Ja jeszcze mam spodenki pod spodem, ona jest za duża, to jest L-ka. Ale wiecie co, ja ją wezmę, może mama mi coś to zrobi, no bo jest taka piękna, śliczna jest. Tą biorę. Jest też taka, ale ta mi jakoś tu nie siedzi, to się w ogóle jakaś taka jest. Do nie moje klimaty kompletnie, tak. Nie kolory moje w ogóle. Ta jest fajna, bo jest taka wakacyjna, a ta jest taka jakaś... dziwnie się w niej czuję. Nie podoba mi się kompletnie. Odpada. Jeszcze takie spodenki znalazłam fajne. Z Only. W ogóle nie znam tej firmy, ale mniejsza o to. Najważniejsze, żeby były wygodne. Tu mają te przetarcia. Nawet mi się to podoba, tylko nie wiem, czy ja się zmieszczę w nie, czy one nie są czasami za małe. Nie wiem, czy to jest rozmiarówka. Nie wiem, jaki to jest w ogóle rozmiar, ale wiecie, rozmiar rozmiarowi nierówny. No zobaczę, przymierzę i się okaże. Dobra, jeśli chodzi o te spodenki, to nawet wam nie pokazywałam, jak leżą, bo nawet mi na uda nie weszły, na tyłek to już w ogóle się nie zmieściły. Jest to jakiś bardzo mały rozmiar i tutaj jest to wąskie, może to się wydaje szerokie, natomiast no, ja też mam szerokie uda, raczej takie, wiecie, postawne, także no nie, nie zmieściłam się w nim, więc one odpadają. A o te spodenki, o które pytacie, to są w ogóle spodenki z Reserve, które kupiłam sobie w tamtym roku i to jest rozmiar 38. Są ciut przyduże, ale ja lubię, jak mam tutaj, wiecie, luzu, także fajnie. A tu się jeszcze zastanawiam, nad tą sukienką, czy ją brać po prostu. Czy coś się wstanie, czy da się coś tu zrobić? Nie wiem, myślę. Na pewno tą bluzeczkę biorę czarną, tą białą, a sukienkę, nie wiem, myślę nad nią. A te wszystkie rzeczy tutaj, które pokazywałam, to odpadają. Idę podwieszać i wybiorę się jeszcze innego lumpa, żeby wam pokazać jakieś perełki. Może się coś znajdzie. Wzięłam tą czarną bluzeczkę. Majątek, 4 zł. Nie no, super. Bardzo wygodna przede wszystkim. I po drugie, tamtej białej jednak nie wzięłam, bo ona z tyłu miała jakąś plamkę i dziurkę. Dopiero później przy takim świetle dziennym, przy otwartych drzwiach sobie to zobaczyłam. Więc warto też na to zwrócić uwagę, w jakim świetle się ogląda te ubrania. Co prawda ja nie jestem jakąś ekspertką, ale powiem wam, że dawno nie byłam, a u tej pani na właśnie ulicy Polnej dużo było takich letnich ubrań. Byłam na Piłsudskiego, ale tam nic, ale to byłam wczoraj i tego już nie nagrałam, bo naprawdę nie było wam nawet co pokazać, nie było co przymierzyć. Nic nie było do przymierzenia kompletnie. Jeszcze sobie tak myślałam, żeby podjechać w jedno miejsce. Jeszcze się zastanowię, no ale 4 zł, taka fajna bluzka, ja sobie ją nad morze wezmę, jeszcze dzisiaj sobie ją upiorę i powieszę, to ona ładnie sobie wyschnie na pewno, bo jest cieplutko, a może sobie na podróż ją nawet założę, no nie wiem, zobaczymy. Podjechałam do innego jednak, bo przypomniało mi się, że tutaj też jest ciekawy lumpek, z dawno, dawno tu nie byłam, chyba raz tylko.
Także tu pójdziemy i z drugiej strony sobie przejdziemy, bo będzie ciężko z parkingiem. Myślę, że tu warto sobie zajrzeć i zobaczyć. Może tu są jakieś sukienki ładne, fajne, letnie. No, nic z tego. Tam też ciężko było mi nagrać cokolwiek, żeby wam pokazać, ale też nie było co za bardzo pokazać, bo wiecie, tam trochę osób było i ja wiem, że te osoby się wtedy krępują, bo myślą, że ja chcę ich nagrać, a tak nie jest. Wiecie co, były jakieś takie koszulki kwieciste, dużo takich kwiecistych, ale z takim właśnie, wyglądałabym jakbym była w ciąży, więc nie pasowały mi kompletnie i jeśli już jakąś sukienkę dorwałam, to z bardzo takim grubym materiałem, w ogóle nie, tak jak to mówiłam już wcześniej, nie oddychającym, czyli nie takim lekkim, przewiewnym, a na tym mi zależało. Jest tak dzisiaj ciepło, ja w ogóle się za bardzo ubrałam w tą koszulkę, za gruba jest po prostu na ten dzisiejszy dzień, ale jest jeszcze fajny tutaj jeden lumpex, do którego sobie teraz wejdziemy. I może tutaj coś jeszcze uda mi się dorwać. Jestem trochę głodna, więc chyba pójdę sobie do Żabki po sałatkę. Bardzo ją lubię. Jest 12:53. No dobra. Czy ja poszłam za daleko? Czy to jest tutaj? Już dawno tu nie byłam. Za daleko. A co, to nie ma już tego? A nie, to tam dalej jest. No. Właśnie mówię, przejdę sobie, bo to jest dookoła taki budynek. A tutaj jest po prostu ciężko zaparkować. Ja też tutaj do dentysty przychodzę. Chociaż no akurat dzisiaj miejsce jest. Wiecie, ta pandziocha jest pod jednym względem dobra, że wszędzie praktycznie można nią zaparkować. Minus? Nie ma klimy. Masakra. Dobra, wchodzę. To jest Studio Figura. Nie wiem, jaka to jest ulica. Nie mam pojęcia, jak się nazywa ta ulica, ale na pewno jak ktoś stąd jest, to będzie kojarzył. O! Taki mamy lumpex i to jest, kochani, taka lokalizacja. Dobra, wchodzimy, zobaczymy. Aha, tu na górę się wchodzi, a to tutaj. Dobra, zobaczymy. Parę rzeczy stąd udało mi się kiedyś dostać. Może dzisiaj też, ale tu jest duży wybór. Dzień dobry. O, jaki kostium fajny. Super. Tylko tutaj jest właśnie taki minus tego, że nie da się przymierzyć, bo nie ma przymierzalni. No i taki kostium, w sumie i tak bym go musiała uprać, tak? Szkoda. No nie. Kostium, jeśli chodzi o kostiumy, to w ogóle nie patrzę. Idę dalej. Sami zobaczcie, to jest tak mega duży wybór. Tutaj to w jeden dzień, no jeden dzień musiałby spędzić na to, żeby tutaj sobie wszystko pooglądać. Ale ja chyba teraz pójdę na sukienki i na rzeczy sportowe. Zobaczymy, tylko muszę się rozeznać, jak tu jest. Mamy długie rękawy, spodnie, tu są sportowe, ale to są męskie, ale to nic, bo czasami w męskich też coś się fajnego trafi, jakaś perełeczka. Nie, tutaj to są chyba jakieś pomieszane po prostu. Mi się wydaje, albo z drugiej strony, tak jak mówię, nie, tu są dziecięce, no nic, na spokojnie przejdę, zobaczę, no jakieś dresiwy, fajne, dresiwa, ale to dla dzieci, za małe, Jezu, ale duży jest ten lumpex. Niestety nic w tym lumpeksie nie udało mi się dostać i ja bardzo nie lubię, jak nie ma po prostu poukładanych tych ubrań, na przykład sportowe ze sportowymi, spodenki ze spodenkami, koszulki z koszulkami, żeby to tak było. A te sportowe niestety były razem z tymi letnimi ubraniami i mało było, praktycznie może dwie koszulki, które były właśnie z takim oddychającym materiałem, bo właśnie teraz jak biegam, mimo że to jest godzina, wiecie, 20 czy tam godzina 19, to mimo wszystko jest mi gorąco, a takie koszulki są po prostu najlepsze, bo rzeczywiście gdzieś nie pocicie się tak bardzo.
ja mam takie dwie koszulki, no i myślałam, że uda mi się tu gdzieś dorwać, no bo te koszulki kupiłam w sieciówce i też były chyba na... Trzy mam takie koszulki na promocji, ale no i tak były drogie moim zdaniem. Już nie pamiętam tych cen, mam właśnie z New Balance'a, z North Face'a i z Nike. No i właśnie niestety. Więc teraz idę sobie do Żabki, kupię sobie sałatkę, wezmę sobie kawkę i jadę do domu, bo tak jak mówię, jestem już troszeczkę głodna. I na razie to będzie chyba tyle. Jeśli chcielibyście coś zobaczyć tego typu, byłam w Żabce. Kawka, sałatka moja ulubiona. Czasami pytacie, jest to sałatka Cezar. W środku ma serek, w środku ma również takie grzaneczki. I w środku ma również indyka. I ona, jakby ktoś się odchudzał albo był, wiecie, na diecie, to mogę Wam powiedzieć, że ona ma bardzo mało kalorii, bo chyba 200 coś. Myślę, że jeszcze mniej miałaby, gdyby nie ten sos w środku. Na przykład w Biedronce są te sałatki, ale z takim opiekanym kurczakiem i w Kauflandzie chyba, ale mnie nie bardzo coś odpowiada. Coś tak się, nie wiem, źle czuję po niej. A ta z Żabki to jest po prostu moja ulubiona. Czasami są promki na te sałatki, są pewnie coś. A ogólnie kosztuje prawie 10. No 10 w sumie, bo tam bez grosza. Także kawka też. I zjem sobie w samochodzie, zanim wyjadę. Mamuś, pokażę Ci się. No bardzo proszę zaprezentować tutaj. Ale dużo dostałam właśnie fajnych wiadomości na Instagramie, że w tej sukience tamtej było mi też ładnie, nie wiem, ale ona mnie tu przy brzuchu denerwowała. Aha. Taka dziewczęca. Taka dziewczęca moim zdaniem. I co uważasz? No, super. Fajna, nie? No. Mega. Bardzo ładna. Zaraz ją przepiorę. Za 4 złote? Kochana! Ojej! Zabrać! Nie, mi się wydaje, że nawet do tych spodenek fajnie, no, nie? Bardzo fajnie. O, by to wow. Jest, żeby nie było widać? Wydaje mi się, że naprawdę fajna jest, no. Ta. I teraz w tym świetle, jak tak sobie patrzę, to też się tu fajnie prezentuje, nie? No, ekstra. No. Bardzo ładnie. Tak? Powiem Ci. Taka dziewczęca. No. Ładna. Za te pieniądze. Za te pieniądze? Także kochani, w ogóle nawet chyba do pralki nie trzeba wrzucać, tylko tak nie, przeprać, nie? Nie, no. No. No to szczerze, wiesz, wrzucać do pralki. Co ty w tym... Rzeczy, no. To się nie bierze w pralce. Co ona w tym moim pokoju wyprawia, to idę sprawdzić. Po cichutku. A co? Co tam było? Wiesz, ona zaczęła mi ostatnio gryźć ten pasek od bidonu? Tak. Halo? Panienko, może byś mi się pomogła spakować, co? Na wyjazd? Jedziesz ze mną? Jedziesz ze mną nad morze? Cio, tam byś mewy poganiała. No? No, takiego pięknoszka pięknego byśmy wzięli, tak? Piękna jesteś, piękna. Piękna. Dobra, przebiorę sobie ją, bo ona jest takiego cienkiego materiału, to ona mi w ogóle wyschnie do jutra. Wezmę tylko płyn do ciemnych. W ogóle bardzo fajny płyn kupujemy. Raczej mama. Mama go znalazła. Kłębuszek Black, pielęgnacja czarnych tkanin. On tak pięknie pachnie, że po prostu... Oh, ja to muszę tak lać, kochani, bo no ja... To nie dużo. No nie, a. Żeby też nie przeszło. O, nie. Nie delikatnie. Za bardzo. Oszczędnie. Oszczędnie. Dzisiaj byłam w Żabce. Taki miły chłopak był. Mówi, żeby tyle pozytywnych osób było jak ja. Wyobrażasz sobie? Tak mi powiedział. Taki miły był dla mnie. To w ogóle ta koszulka, jak tak sobie patrzę, bo może będziecie pytać, ona jest z Primarka. A rozmiar z Indii. A rozmiar? Nie powiem Wam. Nie wiem. Nie pomogę. Oj, mi się woda wylała. Nie, ona też, powiem Ci, że tam w ogóle są zadbane te ubrania, jeśli chodzi o te lumpeksy, ten lumpeks na Polnej, nie? Ta pani tam tak dba o to wszystko. Jest porządek, czystość. Czasami to jak wypsika tam. Wiecie, różnie bywa, nie? Oj. No, bo się nagrywa i dlatego.
Znowu na pierdołę wyjdę. Zara, tu się wody naleje i będzie. Proszę się ze mnie tu nie śmiać, dobrze? Pod pachami, żeby nie było czuć. Ale super jest ta koszulka. Jak ja ją zobaczyłam, właśnie były też takie inne, tylko bardzo takie kolory jaskrawe, a ja nie lubię takich. A sukienki nie było. Była taka sukienka, no ale... Dobra, myślę, że jest czysta. No, myślę, że tu Lady też przyszła mi pomóc. Dobra, uprana, ale jeszcze sobie przepłuczę. Lady, pokaż mamo, co Lady robi. Gdzie ty tam weszłaś? Do kabiny. Ja ci to wyjdę. Sio. Teraz się kąpać. Będzie się kąpać. Będzie kąpać cały czas. Lejdusia, kąpać się chcesz? Tak, żeby widzisz, jaki czyścią? No. A dzisiaj jest ciepło. Tak jego pani. Bardzo mi. Aha, też. No i płynu używamy takiego Stoplan. Nie reklama. No dobre. Ale nie uczula przede wszystkim. No. Dobra. Idę. Takie ciepło, że wyschnie moment. No, bez wirowania. Trzeba taką sukienkę, ale mówię, jak nie ma, to nie by na siłę brać. Nie, tam na siłę to się nic nie kupuje. Takich przydasiów to jest pełno. Była jeszcze taka fajna koszulka, taka biała, taka koszula. Taka lekka, ale miała dziurkę z tyłu, jakąś plamę, której bałam się, że się może nie sprać. Dobra, to idę wywiesić. Dobrze. Kochani, jeśli taki vlog Wam się podobał, to oczywiście lajkujcie, komentujcie oraz subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z każdym innym vlogiem. My będziemy się pakować, wyjeżdżamy jutro nad morze, także będzie ciekawy vlog. Mam taką nadzieję, że pogoda nam dopisze, tak Lejdusiu? Ty też chcesz się pokazać widzom? Cześć widzowie, ja będę tęsknić. Tak? Boziu. Także pa, pa, kochani. Tak? Pa. Lejdiak, o nie, za noski łapiemy. Proszę, buzi. Ohoho. Lejdi. To jest mały chuligan, kochani. Mały chuligan. Tak? Tak? Jesteś mała chuliganko. Mała chuliganka. Ale złodziaczek mój. Mały.